Serdecznie witam. Dzisiaj porozmawiamy z Edwardem Świętosławskim z Londynu na temat Słowian, Arian i tematów takich innych, starożytnych. Witam Cię. Witam serdecznie. Powiedz najpierw może, co tam w tym Londynie robisz? W tym Londynie, powiedzmy tak, ja mieszkam w centralnej Anglii. Jeśli chodzi o działalność do Londynu, to dojeżdżam autem 130 mil. Także ja mieszkam w samym sercu Anglii. No, nad Birmingham, nazwijmy to tak, tutaj blisko Walii. Teraz się odkrywa, że te posągi są jeszcze pod grubą warstwą ziemi, tak się ciągną. To tak, chyba tak. Największy miał 25 metrów, czy nawet więcej. To by właśnie dowodziło tego potopu, który pierwszy się wtedy odbył. Głównym źródłem jego informacji były właśnie tabliczki Naakal, które przeczytał, gdy właśnie jeden z tych hinduskich kapłanów, Rishi, nauczył go tego języka, będący pierwotnym językiem całej ludzkości, tak to nazywali. Na zdjęciach, które możecie znaleźć w internecie, można zobaczyć zdjęcia HD właśnie dna Oceanu Spokojnego z tych czasów, nawet z obecnych czasów, gdzie przypomina ono właśnie rysunki, które tworzył właśnie James Churchward, tak? Rysował właśnie ten kontynent, mu umiejscawiał go właśnie pomiędzy Japonią, tu zaczynając od Hawajów, po Amerykę Zachodnią. Zarówno w Indiach, jak i w Iranie przetrwało wszystkie późniejsze kataklizmy naturalne. Stąd to właśnie pokazuje, że tu kurczę, cała część Europy, całe tereny dzisiejszych Niemiec, aż po Hiszpanię, to były grody i miasta słowiańskie. Scytyjskie, tak wtedy. Oraz przez naukowców są odkrywane nadal co chwilę kolejne właśnie starożytne, prehistoryczne miasta i budowle, nawet na Syberii, tak? Na przykład na Uralu. Słynny już Arkheim, tak? O którym jest głośno ostatnio, ten okrąg, tak? Na wzgórzu. Gdzie znajduje się właśnie ceramiki i naczynia z naszym, jak to, świętym symbolem, swastyką, tak? Czyli symbolem wrażającym Boga Słońca. Cały czas będę o tym wspominał, jak przy symbolice nie mówimy, tak jak o swastyce nie mówimy, że to jest znak nazistów, bo to nie był. Oni w 1920 roku sobie ją wzięli do Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników, żeby ten nasz symbol zniszczyć. I już to się układa. Dlaczego? Żebyśmy go nie używali prawnie, tak? Bo nie wracali do naszych korzeni. Zresztą mapki są ostatnio w internecie dostępne, haplogrupa się wpisze, to jest widać tam te najczerwieńsze, gdzie jest ta nasza, ten to się ciągnie, aż właśnie się znalazło w Chinach. Wiadomo, Chiny, ta rasa żółta zrobiła podbój i troszkę to poniszczyła wszystko. Oni też lubią niszczyć wszystko.